Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Politics Now. Jestem Adrian Moczkowski, ze mną jest... Agnieszka, hej. Hej, machamy na powitanie. Ostatnio się dużo działo na świecie i w Polsce. O tym pogadamy na koniec. Zaczniemy od tematu, który jest na ustach całego świata. Czyli próby zamachu, a może nawet i niektórzy by nazwali samego zamachu, na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Johna Trumpa. Samo wydarzenie nadeszło bardzo niespodziewanie, ponieważ miało miejsce na wiecu wyborczym, który Trump zorganizował w ostatnim czasie. Same strzały oddane podczas tego zamachu miały miejsce jakoś na początku tego wiecu. Na szczęście pocisk trafił Trumpa tylko w ucho, a nie na przykład w część głowy. No to by mogło okazać się fatalne dla byłego prezydenta. Agnieszko, co ty w ogóle o tym sądzisz, żeby tak zacząć, o tym całym wydarzeniu? Ogólnie ja się dowiedziałam chyba dość późno w tym fakcie, bo dopiero chyba przy końcu niedzieli, jak już wróciłam z podróży. I na początku byłam święcie przekonana, że coś źle przeczytałam, ewentualnie źle coś zrozumiałam. Jakby według mnie to było dość zaskakujące, szczególnie... Popraw mnie, jeśli się mylę, bo nie interesuję się za bardzo tematyką Stanów Zjednoczonych, ale chyba było tam sporo mundurowych Secret Service, więc to też trochę wygląda, jakby nie dopilnowali, szczególnie, że później widziałam, nie wiem tylko czy nie fejkowych zdjęć z tego osoby, która do niego strzelała, no nie pamiętam totalnie jak się nazywa, więc tutaj przepraszam z góry. Więc tak naprawdę wygląda to trochę na z jednej strony nieudolność Secret Service, no bo czemu mogli doprowadzić do takiej sytuacji? Z drugiej strony podejrzewam, że to jest coś, czego można było się z jednej strony spodziewać, czy to w stosunku do Trumpa, czy do Bidena. Nie wiem, jakie są twoje odczucia na ten temat, ale myślę, że to jest na pewno coś, co zszokowało świat i coś, co może dać mu przewagę w wyborach. To, żeby poruszyć ten temat po kolei, żeby to wszystko odpowiednio rozpakować, sama sytuacja była bardzo szokująca. Ja dowiedziałem się o tym dosłownie chwilę po tym, jak to się wydarzyło i sam nie mogłem początkowo uwierzyć, co się stało. Pierwsza informacja, jaką w ogóle zobaczyłem, to był tweet, czy może post na portalu X, dawniej znanym jako Twitter, który napisał, że podczas wiecu Trumpa zostały dane strzały. Że sam prezydent mógł być ranny. Sytuacja taka nie miała miejsca bodajże od ponad 40 lat. Ostatnim prezydentem, jak dobrze pamiętam, do którego strzelano tak publicznie w formie zamachu na życie, był ostatni raz, kiedy to się działo, miało to miejsce, kiedy Ronald Reagan był prezydentem. Czyli widzimy, że był to kawał czasu. Tutaj, tak jak już powiedziałem na początku, na szczęście nie okazało się to być strzałem fatalnym dla życia Donalda Trumpa. Skończyło się tylko na lekkiej ranie na jego uchu i trochę na rozsmarowanej krwi na jego prawym policzku. To jest na szczęście wszystko, co się Trumpowi stało. Niestety ten strzał, mimo że w Trumpa nie trafiony, trafił w jednego z ludzi będących na publice, na tamtym wiecu. To poskutkowało śmiercią jednego właśnie z obywateli amerykańskich. Był to mężczyzna w średnim wieku, prywatnie będący, oczywiście był mężem, miał kilka dzieci i był z tego, co wiem, też w lokalnej jednostce pożarniczej. Także bardzo przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Śmierć człowieka, powiedziałbym, że no, nigdy nie jest niczym dobrym i przykro, że i na tym wiecu i w tej sytuacji trafiły się ofiary. Natomiast jak to się w ogóle stało? Tutaj tak, żeby wytłumaczyć, każdy prezydent, czy to obecny, czy były, ma zapewnioną opiekę Secret Service, tak było już i w przypadku Trumpa, to Secret Service odpowiadało w dużej mierze za zabezpieczenie tego wydarzenia, nie za całe, niestety. To tutaj też było jeden z głównych problemów. Samo Secret Service czy nawaliło? Ciężko powiedzieć, ponieważ z tego, co tak półoficjalnie wiadomo, to samo Secret Service miało zabezpieczyć jedynie teren
A może inaczej, może tak. Same strzały zostały oddane z budynku oddalonego około 100 metrów od miejsca, w którym był wiec, w którym stał Trump. I tak się mówi, nie wiem na ile to jest oficjalne, więc to można brać z lekką garstką niepewności, ale że teren, z którego ten zamachowiec oddawał strzał, był w miejscu, w którym Secret Service nie mogło zapewnić ochrony, tylko to był teren podległy pod lokalną jednostkę policyjną. Także czy to jest problem bądź błąd Secret Service? No nie powiedziałbym, skoro to nie było w ich kompetencji, żeby ten teren zabezpieczyć w tym miejscu, z którego było dane strzał. Prędzej to była kompromitacja albo właśnie jednostki policyjnych, albo przepisów prawnych, które sprawiały, że no, nagle te kompetencje tak się dziwnie przenosiły z jednostki na jednostkę. I tu jeszcze jedna rzecz była powiedziana, kim był ten zamachowiec. Sprawcą dokładnie tego całego zamieszania był 20-letni Thomas Matthew Crooks. Chwilę po tym, jak donos trwały, sam został unicestwiony przez właśnie tamtejsze jednostki, które zapewniały ochronę prezydentowi. Można postawić pytanie, no dobrze, skoro on tam był, a był widoczny, to jest też, wydaje mi się, że potwierdzone, nawet nie tylko przez same jednostki specjalne, ale przez ludzi, którzy na tym wiecu byli obecni. Lata po internecie takie zdjęcie robione gdzieś tam z przyczajki. Jak ktoś widział tego zamachowca, zrobił mu zdjęcie tak z boku, stojąc no około, nie wiem, tak na oko ciężko mi powiedzieć, ale stojąc na tyle blisko, że no dało się zrobić zdjęcie tej osobie. To już pokazuje pewien problem, że o tym zamachowcu było wiadomo. Wiadomo, że on tam był, a nic nie zrobiono. Pytanie, czemu nie oddano strzału wcześniej do niego, żeby nagle mu tam te jego niecne pomysły nie weszły w życie, żeby nie skończyło się to taką tragedią, jaką się wcieł, finalnie skończyło. Ciężko natomiast na to odpowiedzieć, ponieważ przed oddaniem strzału ten człowiek oficjalnie nie popełnił żadnego przestępstwa. A jak sobie wcześniej wyjaśniliśmy, ani samo Secret Service nie odpowiadało za bezpieczeństwo na tym skrawku terenu, co brzmi absurdalnie, to jak najbardziej powiem, ale też no, nie wypada strzelać raczej do kogoś, kto, wiecie, jeszcze nikogo nie zabił wcześniej, ani do nikogo nie strzelił. Także sytuacja, ja się nie dziwię, że była bardzo trudna do ogarnięcia. I że no, niestety skończyło się taką tragedią, jak najbardziej. Mogę tobie oddać głos, jeżeli masz coś do powiedzenia na ten temat jeszcze. Ja akurat mam tutaj pytanie, nie wiem, czy nie odbiegające od tematu, czy odbiegające, na pewno w geście twoich zainteresowań. Czy uważasz, że miejsce, w którym był ten wiec, miało wpływ na to, że miała miejsce próba zamachu? Ciężko powiedzieć, ponieważ samo miejsce to była jakaś wieś na Pensylwanii, czy w Pensylwanii, w stanie Pensylwania. Dlatego tutaj ciężko powiedzieć, żeby samo miejsce miało tutaj jakiś wpływ. Jak ktoś chce się bawić w teorii spiskowej, to może powiedzieć, że ten zamach miał miejsce, bo Pensylwania jest takim stanem niestabilnym względem poparcia. To jest jeden z tych swing state'ów. I walka o niego będzie się toczyła w wyborach, jak najbardziej. Prędzej bym to się doszukiwał powodów w samej osobie, która tego dokonała. Czyli jakie były jego motywy, dlaczego to zrobił. Ten młody chłopak w ogóle, taki mówię, 20-latek, rocznik 2003. Także już samo to daje takie spojrzenie, że to nie był ktoś, kto tam był, wiecie, wielokrotną recydywą i zrobił to, bo na przykład lubi komuś krzywdę robić. Nie, tutaj mówimy o bardzo młodym człowieku, młodym mężczyźnie, który nawet według obecnych informacji nie był nawet karany nigdy, ani nie miał tam żadnych podejrzanych działalności na swoim koncie. Same motywy są jeszcze badane przez amerykańskie służby, dlatego nie da się powiedzieć, co dokładnie stało za tym czynem. Jedyne, co oficjalnie wiemy, to, że ten chłopak był zarejestrowany jako republikanin i kiedyś nawet wrzucił małą, 15-dolarową dotację na kampanię demokratów. Możemy jedynie stawiać takie domysły, że no, skoro był republikaninem, to może zrobił to, bo nie chciał, żeby Trump kandydował. Może tak bardzo go nie lubił.
No może, ale na tym stopniu to jest wysnuwanie wniosków, zanim jakiekolwiek prawdziwe informacje zostały wyjawione. Dlatego przed taką oceną bym się wstrzymywał jak najbardziej. A skoro to mamy z głowy, możemy przejść do tematu, który, właściwie do też wydarzenia, które miało miejsce kilka dni po tym nieudanym zamachu, czyli konwencji Partii Republikańskiej. Sama konwencja była o tyle ciekawa, że w sumie ludzie nie za bardzo zwracali uwagę na to, co się z Trumpem będzie działo. To, że on będzie nominatem tej partii, było wiadome od kilku miesięcy, a może nawet i od kilku lat, patrząc na to, jakim poparciem cieszy się były prezydent. Większym tematem w tej dyskusji było to, kogo Trump wybierze na swojego kandydata na wiceprezydenta. I tutaj w tej giełdzie nazwisk wśród osób bardziej i mniej doświadczonych, wśród polityków, którzy już spędzili wiele lat w kongresie, a może nawet i polityków, którzy są już na emeryturze. Zwycięzcą w tej loterii został nie kto inny, jak znany wszystkim J.D. Vance. Oczywiście z tym, że jest znany, trochę sobie tutaj żartuję, ponieważ sam Vance popularnością cieszy się tak naprawdę od momentu, w którym tą nominację czy został wybrany na tego kandydata, ponieważ przedtem nie był on taki za bardzo znany. To jest senator, który spędził w Senacie no naprawdę półtorej roku, takie doświadczenia wielkiego nie ma. Wybory wygrzał co prawda w roku 22, ale zaprzysiężony został w styczniu 23 roku. Także no, doświadczenie nie jest na pewno tutaj warunkiem, którym się kierował Donald Trump. Sam Vance z imienia w ogóle, tak się mówi, że to J.D. Vance, on tak naprawdę ma dwa imiona, czyli James David, a posługuje się takim skrótowcem, urodzony literalnie w roku 1984. Człowiek bardzo młody, tak naprawdę jest on młodszy i to dwukrotnie od samego Trumpa. Trump ma lat prawie że 80, a on w tym roku będzie dopiero 40 kończył. Także to jest różnica bardzo ogromna. Co najwyżej można wnioskować, że jeżeli Trump by wygrał i nie dokończyłby swojej kadencji, to może Vance by został prezydentem i to nawet jednym z młodszych. Wydaje mi się, że byłby chyba na... No zależy, kiedy by to się stało, ale byłby zapewne gdzieś tak między pierwszym a drugim miejscem. Także mówimy tu też o takim poziomie. To jest naprawdę bardzo młody człowiek. Szczególnie w porównaniu do tego, jak starzy są Trump i Biden. Sam Vance kiedyś służył w wojsku, napisał kilka książek i tak jak tu wspomniałem, służy w Senacie. I może po tym krótkim opisie zapytam ciebie, co ty o tym sądzisz? Ja tak szczerze trochę się zdziwiłam, że wybrał kogoś takiego na swojego wiceprezydenta. Widziałam informację na naszej ulubionej platformie X i szczerze się zdziwiłam do tego, że musiał... Zaraz ulubiona na drugim miejscu, zaraz po naszym tak. portalu Politics Now. Wiadomo. Jak mogę coś o tym powiedzieć? Dobrze, że wiesz, o co chodziło, to jest najważniejsze. Wracając. To trochę się zdziwiłam ze względu na to, że do tej pory byli wybierani, moim zdaniem, były wybierane takie mniej więcej osoby, o których chociaż trochę może świat słyszał, albo w jakimś stopniu miały być przełomowe. No, na zasadzie no, na przykład Kamali Harris, która była pierwszą wiceprezydentką, jeżeli dobrze kojarzę, jakby kobietą na tym stanowisku. No, a tutaj szczerze to musiałam trochę o nim poczytać, żeby tak sobie go ulokować gdzieś w pamięci, ewentualnie trochę chociaż poznać poglądy Vance'a, więc ciekawi mnie, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się to trochę wybuchowe duo, patrząc na poglądy zarówno Trumpa, jak i Vance'a, ale no, nie chcę nic przesądzać, zanim nie poznamy wyników wyborów. Tutaj jak najbardziej ci przyznam rację, jest to duet bardzo wybuchowy. Szczególnie, że jak sobie spojrzymy na to, kto zazwyczaj kandyduje na prezydenta i kogo sobie wybiera jako wiceprezydenta tej nominacji, to często widzimy, że są to osoby bardzo różne od siebie, politycy o różnych profilach. Dobrze to pokazuje chociażby obecny duet prezydencki, że tak powiem, czyli Joe Biden i Kamala Harris. No mamy tutaj starego białego mężczyznę, który ma duży nacisk
który w swojej polityce kładzie duży nacisk na pracowników, na właśnie prawa pracownicze, bardzo doświadczony też w polityce zagranicznej, a jego wiceprezydentką jest czarnoskóra kobieta, która jest, tak jak to powiedziałeś, nie tylko pierwszą kobietą na tym stanowisku wiceprezydentki, ale też pierwszą osobą czarnoskórą na tym samym urzędzie, na urzędzie wiceprezydenckim oczywiście, bo wcześniej prezydentem był Barack Obama, on też był czarnoskóry, wiadomo. Też no tutaj, natomiast sam Trump i Vance to są politycy o profilach bardzo zbliżonych sobie. Można było pomyśleć, że Trump, jeżeli chciałby, no to mógłby bardzo łatwo wybrać kogoś, kto byłby troszkę inny od niego, troszkę bardziej doświadczony. W tej giełdzie nazwisk najbardziej, takim najbardziej prominentnym nazwiskiem, które się pojawiało, był Marco Rubio, czyli też polityk doświadczony, osoba, która próbowała nawet kiedyś dostać nominację prezydencką. Polityk o bardzo mocnym skupieniu na polityce obronnej i zagranicznej, czy nawet, jak się bardziej po plotkach oceniało, Donald Trump mógł zrobić taki wielki gamer move i wybrać na swoją kandydatkę Tulsi Gabbard, czyli osobę, która kiedyś się z Kamalą Harris mocno wspierała podczas prawyborów demokratycznych akurat. Od tego czasu sama Gabbard zrobiła bardzo mocny skręt w prawo i teraz sprzyja bardziej republikanom, ale sam fakt, gdyby do takich debat doszło między Gabbard a Kamalą Harris, to by mogło dać, sądzę, że sporą przewagę Trumpowi. Gabbard już raz przejechała się po Harris w debacie podczas tych wspomnianych prawyborów, no ale wybór padł na Vance'a. Człowieka, który ani nie jest doświadczony, ani nie ma za dużego kręgosłupa moralnego. To, co jest dla nas najważniejsze w tym wszystkim, to jest pogląd Vance'a na politykę zagraniczną. Ponieważ J.D. Vance ocenia się jako izolacjonista i to jest jeden z tych takich mocniejszych w amerykańskim kongresie, który na przykład nie widzi za bardzo sensu pomagania Ukrainie i bardzo chętnie taką pomoc militarną i czysto pieniężną pewnie by uciął i to bardzo szybko. Czy nie uważa, że to może być bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa Ukrainy w jej wojnie, ale też dla bezpieczeństwa Europy? No bo tu widzimy, mamy Trumpa, który ma bardzo handlowe nastawienie, tak? Może chce pomagać, ale jednak za jakąś cenę. I tu mamy Vance'a, który tą pomoc uciąłby bez żadnego zawahania. Czym to może skutkować na przyszłość według ciebie? Ja uważam, że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i to nie jest tylko dlatego, jakie mam poglądy czy cokolwiek, ale ze względu, to będzie to śmiesznie zabrzmi, na to, że NATO jest no, jedyną ochroną w tym momencie Europy i największą siłą NATO jest w tym momencie, jest w tym momencie USA, po prostu nie ma co się jakby tutaj łudzić i no, mają bardzo duże siłę głosu, bardzo dużo mają po prostu bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądała Europa, jeżeli kiedykolwiek będzie tutaj większy konflikt, który wkroczy po prostu po naszej granicy, no bo jesteśmy jedyną taką najdalej wysuniętą granicą na wschód. I takie poglądy ze strony takiej siły będą rodziły duże problemy dla nas w przyszłości. Szczególnie, że no będziemy potrzebowali tego wsparcia w razie czego. A tak naprawdę tutaj widzimy raczej taki odskok w stronę tego, żeby się izolować, żeby nie interweniować w konflikt, zostawić to tak naprawdę na naszym kontynencie, więc no nie chcę być czarnej myśli, tak jak mówię, do listopada, więc zobaczymy po wynikach wyborów. Jeszcze jednym powodem, dla którego sam Vance mógł zostać wybrany, jest ten wspomniany brak kręgosłupa moralnego i politycznego. Od kilku lat mi się wydaje, a w mediach od kilku tygodni istnieje taki temat tak zwanego projektu 2025. Jest to dokument pełen planów wyborów stworzony przez Heritage Foundation, czyli mocno konserwatywny think tank, który, jak widzimy, na nadchodzących wyborach układa program wyborczy Donaldowi Trumpowi. Sam projekt 2025 zapowiada bardzo mocne zmiany w amerykańskim systemie, takim jak
pozbycie się znacznej części programów medycznych, takich jak Medicare, Medicaid, wzrost wieku emerytalnego, usunięcie dostępu do aborcji czy do takich rzeczy jak pigułki wczesnoporonne. A z takich rzeczy, tak może przechodząc lekko, z takich rzeczy, które są według mnie złe, ale jeszcze takie, które się w miarę często słyszy, czyli tak wspomniane rzeczy zdrowotne, przechodząc do kwestii czysto ustrojowych. Sam produkt 2025 zapowiada chociażby usunięcie, znowu tak może też to bardzo chaotycznie zabrzmi, ale usunięcie deep state'u z Ameryki tak naprawdę i zastąpienie tych wszystkich urzędników ludźmi, którzy byliby zwykłymi lojalistami Trumpa. I to oczywiście miałoby wywołać też duże zmiany, tak jak to mówię, ustrojowe, zmiany w systemie. I sam J.D. Vance jest tego dobrym przykładem. Jest to człowiek, który nie ma za bardzo własnego zdania i na pewno nie robiłby takich problemów, jak chociażby Marco Rubio, wcześniej wspomniany, czy wielu innych polityków z większym doświadczeniem. Zapowiada to oczywiście, jeżeli Trump wygra, a na to póki co sondaże wskazują, tak jak mówię, wielkie zmiany w systemie amerykańskim. Co ty o tym mówisz, Agnieszko? Czy to jest według ciebie ten projekt wspomniany jest dobry czy zły? Taki sobie może? Taki na pół gwizdka? No ja bym powiedziała, że jest po prostu zły. Tak bez większych jakichś dygresji na ten temat. Nawet nie odnoszę się tutaj do takich tych kwestii aborcyjnych, antykoncepcyjnych, czy do tego, że chcą, nie wiem, usunąć możliwość rozwodów, cokolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny, ale nie uważam, że wprowadzenie totalnej władzy prezydenckiej, czy nie wiem, usunięcie, jeżeli... Jakby, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że była też tam wzmianka o FBI jako organizacji, która jest zbyt skorumpowana, żeby istnieć, czy też o Departamencie Edukacji, że powinien przejść głęboką reformę. No, według mnie to są po prostu bezsensowne postulaty. Znaczy wiem, że wywodzą się pewnie z ich idei konserwatywnej i takiej głęboko konserwatywnej myśli. Albo nie wiem, z czego innego, ale no, ja uważam po prostu, że ten plan jest no, nie na miejscu, nie w miejscu rozwoju, w którym jesteśmy jako społeczeństwo. To właściwie te niektóre punkty projektu 2025 już są implementowane na poziomie stanowym. Kilka lat temu po zamianie wyroku, a właściwie po odrzuceniu wyroku Roe v. Wade, kiedy to kwestia aborcji została oddana z rąk federalnych w ręce stanowe, teraz to Stany decydują, czy aborcja jest legalna, czy nie. I w wielu Stanach, wydaje mi się, że w ponad połowie ta aborcja praktycznie została zakazana. I to powodowało, że no, kobiety nie mogły albo tej aborcji dostać, albo musiały się przeprowadzać. Tam też potem Stany i tamtejsze legislatury robiły problemy. Na przykład, tak jak w Polsce się mówi, że zaraz, nie wiem, że PiS chciał wprowadzić prawo, które zabraniałoby wyjazdu na Czechy czy coś takiego, albo żeby to utrudniać, to tam na poziomie stanowym też to się mniej więcej działo. Takie podobne polityki. Czy chociażby, nie wiem, zakazywanie książek w tych mocno republikańskich Stanach, które miałyby rzekomo propagować tak zwaną ideologię LGBT, czy wprost przechodząc, już może do czegoś, co się lokalnie nie działo, ale ma okazję się stać, czyli wprowadzenie takiego kolesiostwa tak naprawdę w rządzie federalnym, które doprowadziłoby do, nie powiem, że rządów dyktatorskich, no bo jednak uważam, że Ameryka jest troszkę za dużo na to i troszkę za bardzo umocowana w systemie, że ten deep state jest taka za mocny, żeby na taką faktyczną dyktaturę pozwolić. Ale ja tu widzę szansę na to dla Trumpa, żeby no, faktycznie w rządzie federalnym i w tamtejszych organizacjach zasiadali ludzie, którzy niekoniecznie są kompetentni, ale którzy po prostu będą się słuchali Trumpa i którzy będą robili to, co on chce robić. I nie będą przy tym robili problemów za wiele. Może też, ja lubię tak na polskie warunki to przekładać, mi ten projekt się kojarzy z tym, co PiS przez ostatnie lata robił, czyli też dajemy do wszystkich spółek Skarbu Państwa, do rządów, ludzi, którzy są swoi, ale którzy może nie są jakimiś tam ekspertami, którzy będą w stanie robić
taką, którzy będą w stanie wykonywać taką pracę, jaką im powierzono. Tak to się mówi, nie? Że miewny, biewny, ale wierny, jakoś tak to można to też teraz na amerykańskie warunki przełożyć, gdzie też będzie najbliższa administracja Trumpa po tym, jak ostatnim razem był to gabinet stworzony z ludzi, którzy byli całkiem kompetentni. Tu już nie będę się wydawać w szczegóły, ale dobrą oceną tamtejszych rządów i tego, jak Trump je osobiście ocenia, jest to, że większość członków tego gabinetu postanowiła Trumpa w ogóle nie popierać w tych prawyborach, ani w nadchodzących wyborach prawdopodobnie też. Najlepiej znanym przypadkiem jest to, co robił wiceprezydent za czasów Trumpa, Mike Pence, który wprost mówi, że Trump nie powinien być prezydentem, nie powinien kandydować, że jest okropnym wyborem. No i sam Pence ma ku temu spore powody. Tam też pamiętamy, jak za czasów 6 stycznia, kiedy policzono głosy wyborcze, tłum MAGA republikanów, a właściwie wyborców Donalda Trumpa, szturmował Kapitol, skandując, że Hank Mike Pence, nie będę tłumaczyć na polski, bo może nam też znowu zasięgi obecnie, a YouTube jest bardzo, bardzo ścisły w tej kwestii. Dlatego sądzę, że też jeżeli ta administracja się uformuje po możliwie wygranej Trumpa, to będzie to ponownie gabinet, w sumie nie ponownie, ale będzie to gabinet złożony z osób, które będą Trumpowi przede wszystkim wierne, a nie będą może miały tego bardzo własnego zdania. Oddaję tobie głos, sądzę, że ostatni w tym segmencie, a potem przejdziemy dalej. Ja uważam, że ja powiem nawet, że ja się zgadzam z tym wszystkim, z tym, że to będzie to samo, czyli że wierny, mierny, ale taka pogoda. Mierny, bierny, ale wierny. No bo, tak jak powiedziałeś, trochę to samo, co robi PiS. No bo z rządów PiS-u widzieliśmy to samo. Wymiana osób kompetentnych, osób, które się tam znały, były ewentualnie w temacie, na osoby, które nie będą miały własnego zdania i będą trochę chorągiewkami. Więc no nie dziwi mnie to, jakby tak jest pewnie, no tak pewnie działa sobie ten świat polityczny. Więc no tutaj nie ma za bardzo nic do dodania. No wystarczy czekać i później sprawdzić tą listę nazwisk, czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, się sprawdziło, czy może nas czymś zaskoczyli. Można to podsumować słowami, że należy przygotować się na najgorsze, szczególnie, że tak jak tu powiedziałem, wyniki Trumpa są lepsze niż wyniki Bidena i obecnie nie zapowiada się, że Biden miałby wygrać. No chyba, że Biden naprawdę dostanie jakiegoś kopa i zrobi tak mocną kampanię jak niegdyś Harry Truman, który też na kilka miesięcy przed wyborami samotnie przegrywał ze swoim kandydatem republikańskim, nawet mocniej niż obecnie Biden, ale wtedy Truman w roku 1948 odpalił taką kampanię, że no wyborze wygrał i to też z taką całkiem sporą przewagą wówczas. Ale skoro rozmawialiśmy już o aborcji i tego, co Amerykanie planują z nią zrobić, być może w nadchodzących latach, nie pozostaje nam nic innego niż przejść do tematu aborcji lokalnej, czyli aborcji w Polsce. Powiedz mi proszę, Agnieszko, dlaczego w ogóle podejmujemy ten temat? No pewnie większość z nas kojarzy już temat ustaw aborcyjnych i tego, że ostatnimi czasy było głosowanie w Sejmie nad nowelizacją ustawy, które nie przeszło, głównie jeżeli pamiętam, ze względu na to, że po prostu posłowie się wyłamali, głównie PSL. Tutaj możemy też powiedzieć o niektórych posłach z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli dobrze pamiętam, to był Roman Giertych, który głosował jak chciał, mimo że była dyscyplina co do głosowania. Wątpię, że cokolwiek z tym zrobią. Nie wydaje mi się, że tutaj będą jakieś mocne działania wobec niego podjęte. Może jakaś śmieszna grzywna, ale no raczej będzie śmieszna, jeżeli już nie podejrzewam żadnego zawieszenia. Nie na taką osobistość, jaką jest Roman Giertych. I ten temat aborcji znowu wypłynął, więc to jest taki raczej naturalny obieg rzeczy. Wydaje mi się, że i tak jest o wiele ciszej, niż byśmy się spodziewali. Może nie tak w społeczeństwie, a raczej w jakichś
organizacjach to się teraz będzie przewijało. Będą znowu jakieś petycje. Ewentualnie Lewica będzie dalej starała się z tymi projektami i mam na to nadzieję, że nie odpuszczą tego tematu, bo i tak uważam, że bardzo późno te ustawy były procedowane. Sama aborcja jest oczywiście w Polsce bardzo gorącym tematem, podejmowanym prawie że nieprzerwanie od roku, w którym została ona ograniczona, bo jeszcze nie zakazana. Ale żeby nadać trochę tej formy, tej dyskusji, chociaż Państwo pewnie o tym wiecie, ale nasz redaktorski obowiązek nakazuje nam to zrobić. Obecne partie, które wchodzą w koalicję rządzącą, jeszcze podczas wyborów zapowiadały, że one z tą aborcją chcą coś zrobić i chcą bardziej ją zliberalizować. Lewica, jak i Koalicja Obywatelska zapowiada liberalizację w takiej formie, że chce zezwolić na aborcję do 12 tygodnia ciąży. PSL i Polska 2050 jako trzecia droga są natomiast za tym, żeby wrócić do kompromisu aborcyjnego w formie referendum. To jednak, czym tu się jeszcze te partie różnią, jest to, że Lewica zapowiadała przede wszystkim dekryminalizację pomocy w aborcji. I sama ta dekryminalizacja nie jest o tyle jakaś tutaj budząca kontrowersję, ponieważ ona nie dotyczy samej aborcji, ona nic legalnie miałaby nie zmieniać w jej kwestii, tylko miałaby sprawić, że sama pomoc w aborcji byłaby już niekaralna. I na przykład jak tak jest, a może ty nam powiesz, jak to obecnie jest to aborcji, za co można pójść do więzienia w tej kwestii? Zacznijmy od tego, bo niektórzy politycy nawet się na tym łapią. To nie sam czyn aborcji jest kryminalizowany, jeżeli dokona go kobieta sama na sobie, czyli jeżeli sama jakimś cudem dałaby radę przeprowadzić na sobie aborcję, albo sama by zażyła tabletki, które sama zdobyła, to nie będzie skryminalizowane. Kryminalizacja obejmuje dopiero przestępstwa tak zwane okołoaborcyjne, czyli tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, pomoc kobiecie do przeprowadzenia aborcji, czyli na przykład jeżeli idzie do lekarza i przedstawia mu sytuację, która nie spełnia jednych z dwóch przesłanek aktualnie, a lekarz mimo to jej pomaga i służby jakimś cudem się o tym dowiedzą, no to tutaj kryminalizacją jest objęty czyn pana lekarza, który pomógł kobiecie. Przestępstwem też będziemy nazywali na gruncie kodeksu karnego obecnie doprowadzenie do przerwania ciąży, czyli do aborcji, przemocą, albo jeżeli zmusimy kobietę, czyli jakieś wszelkie, też nakłanianie się tutaj zawiera, ale nie będzie to działało w obie strony, czyli jeżeli osoba trzecia będzie nakłaniała kobietę w ciąży do przeprowadzenia aborcji, to zostanie ukarana, jeżeli pamiętam, to będzie kara pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli natomiast to będzie kobieta w ciąży namawiała osobę, żeby jej pomogła, to już nie będzie to czyn spenalizowany. Ewentualnie też przestępstwem okołoaborcyjnym będzie sytuacja, w której pomagamy kobiecie w przeprowadzeniu aborcji, co już jest nielegalne, no bo jest przeciwko obu ustawom, zarówno kodeksowi karnemu, jak i ustawie o planowaniu rodziny. I w następstwie tego kobieta umrze w trakcie tak przeprowadzonego zabiegu, no to też będzie czyn penalizowany. Taki mały wstęp prawny. I za ten wstęp sobie dziękuję bardzo. Ta ustawa właśnie ma to zmienić. Oczywiście w domyśle ma to zmienić. Problem jest jednak taki, że nawet taka lekka dekryminalizacja nie spodobała się członkom PSL-u, bo to ich głosami ten projekt był głównie odrzucony. Ciężko tak naprawdę tutaj ten temat pogodzić, ponieważ sama Lewica i właśnie Koalicja Obywatelska są zgodne w tym temacie. Nawet Polska 2050, proszę Państwa. Nawet osoby o najbardziej konserwatywnych poglądach, tak jak Szymon Hołownia chociażby, znany ze swojego mocnego katolicyzmu, za tym zagłosował. Także był tutaj sprzeciw jedynie ze strony tego najbardziej, już można otwarcie powiedzieć, konserwatywnego skrzydła rządowego.
Były oczywiście podawane argumenty, że no przecież życie dzieci jest chronione, że nie można tak robić i że no jak jest ten zakaz, no to trzeba też karać osoby, które pomagają w tej aborcji. Sam ten temat, ja się w sumie nie spodziewałem, że to będzie aż taki problem, żeby nawet taką dekryminalizację, albo żeby chociażby ją przegłosować. Oczywiście spodziewane były spory w sprawie samej liberalizacji, ale już żeby o takie rzeczy były kłótnie. I to nawet, jak tu wspomniałaś, że taki Roman Giertych się wyłamał z dyscypliny partyjnej. Co jest o tyle zabawne, ponieważ jeszcze kilka lat temu, kiedy Donald Tusk miał swój wielki powrót do polskiej polityki, to zapowiadał się, że w wyborach, które miały miejsce w październiku, w wyborach parlamentarnych, nie znajdzie się nikt, kto jest przeciwnikiem aborcji. No ale jednak ktoś taki się znalazł, nawet jeżeli wszystkie te dinozaury partyjne, które w Platformie Obywatelskiej spędziły ostatnie dekady, zostały wysłane do Senatu, to jednak ten jeden niesforny, niepokorny i niepokonany, jak widać w tej kwestii, Roman Giertych został i nawet wściekłość pana premiera nie pozwoliła zmienić zdania. Ale tak, czy ty sądzisz, że ten projekt jednak będzie, czy może przegłosowany, może będzie ponownie podjęty, bo już w sumie też Lewica zapowiadała, że ten projekt niedługo złoży ponownie. Jak ty to widzisz? Powiem tak, ja jestem, może nie jestem przekonana, ale mam nadzieję, że Lewica stworzy ponownie projekt i złoży go do Sejmu w celu dalszego procedowania. Uważam, że nie będzie on przegłosowany, albo znowu to będzie, może tym razem na przykład minimalna różnica głosów, ale głównie z racji tego, że te najbardziej konserwatywne ugrupowania nie rozumieją takiej różnicy, że penalizacja aborcji czy pomocy do aborcji nie pomaga w tym, żeby ograniczać aborcję, tylko powoduje, że wzrasta aborcja nielegalna i rośnie turystyka aborcyjna. I dla przedstawicieli tych partii liczy się to, że oni słyszą słowo aborcja i koniec. To już jest jakby największy argument przeciw ustawom. Bo ja naprawdę, może ja nie pamiętam, może nie sprawdziłam jakiegoś głosowania, ale wydaje mi się, że nie widziałam jeszcze głosowania, w którym partie konserwatywne głosowałyby w jakiejś ustawie za. No nie będę się odnosiła w tym momencie do kompromisu aborcyjnego, no bo nie ten moment raczej. Uważam natomiast, że depenalizacja pomocy byłaby na korzyść w tym momencie, ale też trzeba by było się zająć przy depenalizacji pomocy kwestią klauzuli sumienia lekarzy, bo ona teraz nie jest ani na gruncie regulowana ustawą o planowaniu rodziny, ani na podstawie kodeksu karnego, tylko na takiej ogólnej zasadzie wyrażonej w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jeżeli pamiętam. Więc to jest takie bardzo ogólne, że oni mogą sobie zawsze odmówić tej pomocy, nawet jeżeli kobieta tego wymaga, albo przyciągać to w nieskończoność i no, doprowadzać do sytuacji, które miały miejsce niedawno, czyli że no nie wiem, kobieta umiera tak naprawdę, później mamy sprawy na kilka lat, no, nie muszę się szukiwać z polskimi sądami, a doprowadzenie do śmierci kobiety to też jest zresztą czyn karalny na gruncie kodeksu karnego. Więc mam nadzieję, że rząd zmieni chociaż trochę myślenie, bo wiemy dobrze, że tam są prawnicy, prawnicy są też na najwyższych szczeblach państwowych, i oni też nie rozróżniają pojęć, tak naprawdę nie rozróżniają pomocy w aborcji od aborcji i legalności tych dwóch wydarzeń, więc może zacznijmy od tego. No i tutaj też dochodzi kwestia tej dzietności nieszczęsnej, która Polska tak bardzo męczy od lat i która z każdym rokiem nam spada. Ja bym, tak patrząc po statystykach, mi się wydaje, że też polscy politycy nie rozumieją, że zakaz aborcji nie sprawia, że dzieci rodzi się więcej. Wręcz przeciwnie, no to sprawia, że zarówno kobiety, jak i pewnie ich partnerzy są mniej chętni, żeby te dzieci mieć. Ponieważ widzą takie przypadki, jak ty może będziesz lepiej pamiętać, jak tych kobiet, które zaszły w ciążę, miały jakieś problemy z tą ciążą i nie otrzymały pomocy, ponieważ aborcja była albo w tym przypadku zakazana, albo na przykład przepisy były na tyle niejasne, że lekarze bali się po prostu tej pomocy udzielać. W wyniku czego
nie tylko mimo braku samej aborcji zmarło i dziecko, i matka. Nie? To taki nieszczęsny też podobnie może przypadek, gdzie w imię ratowania życia tak naprawdę tego życia ani nie uratujemy, ani nie uratujemy samej matki, no ale... Ja jak mogę się jeszcze wtrącić do tego, co powiedziałeś, to tutaj też trzeba zauważyć, że jeżeli chcemy poprawić dzietność, to nie płód powinien być chroniony, tylko lepszą ochroną i opieką zdrowotną powinna być objęta sama matka, bo tutaj chyba też zapominają niektórzy politycy, że to kobieta jest jednak jedyną możliwością na to, żeby poprawić dzietność w tym momencie, a jeżeli nie będzie miała pomocy, a i tak jak powiesz, będą znowu sytuacje, że umiera i dziecko, i kobieta, to jeszcze bardziej zniechęcą i tak zniechęcone już Polki do tego, żeby w ogóle planować w przyszłości założenie rodziny, ewentualnie rodziny większej niż jedno dziecko, więc uważam, że też trochę poległ nasz rząd na takiej płaszczyźnie pomocy socjalnej, ewentualnie lepszej opieki zdrowotnej, no bo faktycznie można sobie wyjechać za granicę i mieć super opiekę w prywatnym szpitalu, ewentualnie wykupić super prywatny szpital w Polsce, ale no spójrzmy prawdzie w oczy, w obecnym stanie rzeczy i tego, jak wygląda życie w Polsce, 90% kobiet na to nie stać. To tak jak najbardziej, no nawet... Ja bym to nawet właśnie nie patrzył, znaczy patrzyłbym nie tylko właśnie na kwestię polskiej służby zdrowia, która jest w ciężkim bardzo stanie, ale też właśnie na ten aspekt, który opisałem wcześniej. No nie da się komfortowo planować rodziny i mieć chociażby tego jednego dziecka, już nie mówiąc o większej gromadce takich małych bąbelków, jeżeli tak naprawdę każde zajście w ciążę to jest widmo tego, że nad nami stoi państwo, które sprawia, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to możemy na tym stracić, albo nawet takie kobiety mogą umrzeć, mimo tego, że, no wie, że prawowite państwo dobrobytu powinno o swoich obywateli dbać, no tutaj takiego przypadku nie mamy. Niemniej, fakt, że ta aborcja jest zakazana już od kilku lat w tym przypadku, w tym jednym przypadku zakazanym kilka lat temu, to nie sprawia, że aborcja sama w sobie zniknęła i już jej nie ma. Także mamy pyk i zniknęła. Ta podziemie aborcyjne istnieje bardzo mocno i rozwija się tak naprawdę tu ponownie. Im mocniej, tym mocniej od ostatniego zakazu. Możesz już nam o tym podziemie aborcyjnym trochę powiedzieć i może jak ono działa i w ogóle jakie są skutki jego działania w ostatnim czasie? Oczywiście, z ogromną chęcią. Nie, tak naprawdę to ten zakaz tej przesłanki embryopatologicznej spowodował mniej więcej to, że nie tylko zwiększyło się w Polsce podziemie aborcyjne, czyli to, że placówki położnicze albo ewentualnie szpitale, które działają i trochę na NFZ i mają trochę też oddziałów prywatnych, decydują się na działanie w szarej strefie, czyli robił to po prostu za lepszą sumę pieniędzy i to jest dostępne w Polsce. Taki przykład, jeżeli dobrze pamiętam, to statystyka wskazywała, że na przełomie ostatniego roku albo roku 2022 chyba było około, nie wiem, takich legalnych aborcji, no tylko nie pamiętam, czy to było 100 tysięcy, czy 10 tysięcy, a tu ciemną liczbę szacuje się na prawie, no nie wiem, 5 razy większą, więc wiecie, to jest już ogromny rozrost i to i tak nie jest największy w Europie, ale z podziemiem aborcyjnym jest bardzo mocno powiązana turystyka aborcyjna, czyli że kobiety decydują się po prostu na wyjazd do kraju, w którym aborcja jest legalna i to jest bardzo często na takiej zasadzie, że to nawet albo jedzie prywatnie, faktycznie z osobami zaufanymi, które pomagają jej, no co najczęściej Czechy są taką opcją, bo są najbliżej po pierwsze, albo to czasami organizacje pozarządowe organizują takie transporty, czyli tam jedzie więcej niż jedna kobieta, mam minimum 5, jeżeli dobrze pamiętam, z jednego z raportów, no płacą odpowiednie sumy pieniędzy, mają zapewnione legalną aborcję pod okiem lekarza,
Ona nie jest ujawniana w Polsce, nikt ich z tego nie rozlicza tutaj, no bo nie ma zastosowania zasada eksterytorialności w prawie karnym, więc jedno z drugim idzie w parze. Tak jak mówiłam, to, że zakażemy pomocy, to, że nie wiem, środowiska konserwatywne chcą zakazania aborcji w każdym możliwym przypadku, to nie spowoduje, że jej nie będzie, tylko że będzie nielegalna. Czyli można to opisać słowami wolny rynek zwoźnikową. Wyciszony trochę jest. Tak. No wiem, zastanawiałam się chwilę, ale ja no może, trochę tak. To ja może tylko powiem, żeby tak trochę wyjaśnić, jak mówiłaś, to liczba tam 10 czy 100 tysięcy, to może żeby to, żeby trochę to podać jakieś liczby konkretne. Znalazłem taką informację tak na szybko, że samo aborcja bez granic z tą jedną organizacją tylko. Tylko w ciągu zeszłego roku zostało wykonane 130 aborcji dziennie, co przekłada się na liczbę blisko właśnie 50 tysięcy aborcji wykonanych nielegalnie, czyli w tym podziemiu aborcyjnym. To by sprawiało, że tych legalnych aborcji było bliżej 10 tysięcy niż 100. Ale... No ja nie mam za bardzo głowy do liczb i tutaj widzowie muszą mi wybaczyć, więc dopóki nie no to... mam cyferek przed sobą, to... Koniec. Nie no, spoko. Ja też jestem z matmy słaby, więc tu oboje mamy swoje pięty achillesowe. A sądzisz, że w takim przypadku, skoro mamy takie duże liczby, które są no, ewidentnie wyższe od tego, co się dzieje w państwie na poziomie szpitali z NFZ-u, czyli można powiedzieć, że te podziemie aborcyjne działa bardzo dobrze i bardzo sprawnie. No ono na pewno kwitnie, szczególnie od tego wyroku nieszczęsnego. TK, który miał miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, 4 lata temu, bo to były chyba czasy pandemii akurat. No blisko. I jakby też należy zauważyć, że kompromis aborcyjny nie miał, bo to jest trochę nawiązanie jednak do tego, nie miał na celu zadowolić wszystkich, no bo nie od tego jest kompromis, nie oszukujmy się. Też ja na przykład żałuję, że to nie jest o tym, no nie uczą o tym tak naprawdę, nie można o tym czytać, ale miał też mieć w sobie czwartą przesłankę i to miała być przesłanka ekonomiczna, czyli to, co tak naprawdę teraz powoduje, że bardzo dużo osób decyduje się na niezakładanie tej rodziny, żeby no jednak tych dzieci nie mieć, czyli że no nie stać nas, mamy trudne sytuacje finansowe i to była przesłanka też uwzględniana w kompromisie. Teraz uważam, że będzie kwitło to podziemie, będzie się rozwijało, jeżeli będziemy mówili o aborcji nadal w takim znaczeniu, jakim ona jest teraz, to trzeba będzie mieć pod uwagą to, że rozwijają się też organizacje pozarządowe, tak jak mówiłeś o Aborcji Bez Granic albo o Federze. One tak naprawdę robią świetną robotę, no nie ma co ukrywać, mimo że no, dla niektórych będzie to źle brzmiało, niestety, ale zapewniają kobietom coś, czego nie mogą dostać, mimo że powinny, z racji tego, że to jest ich prawo do samostanowienia się. I tak naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli tych ustaw, jeżeli kobiety nie zobaczą, że rząd chce o nie walczyć, to ono będzie dalej kwitło i nadal będzie działało, bo faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że są wykrywane placówki, lekarze są poddawani odpowiedzialności karnej z tego artykułu, o którym mówiłam. Ale jeżeli organizują to organizacje pozarządowe, to jest najczęściej poza granicami Polski, za dużo z tym nie zrobimy. Ja tutaj widzę, oprócz właśnie powodów ideologicznych, ja tu widzę również porażkę państwa, które, jak sobie tu bardzo szeroko mówiliśmy, nie jest w stanie dostarczyć tych usług, których obywatele dość się domagają i których potrzebują. Ciężko mówić, żeby państwo sobie dobrze rodziło, jeżeli mamy prawo, po pierwsze tak bardzo restrykcyjne, po drugie tak niejasne, że z jego powodu dosłownie umierają obywatele, a bardziej obywatelki w tym przypadku. Chociaż oczywiście niewydolność NFZ-u można przełożyć na wiele przypadków, nie tylko samej aborcji, no ale ja bym na to też patrzył właśnie z tego już mojego obowiązkowego, bardziej lewicowego punktu widzenia. I przykro też jest to, że nie ma obecnie gruntu na poprawę tej sytuacji. Mimo, że sondaże wskazują jednoznacznie, że większość obywateli
szczególnie obozu rządzącego i wyborców obozu, tych partii, które rządzą, jest za tym, żeby tę aborcję zliberalizować, żeby co najmniej przywrócić kompromis, a wiele osób też jest za zwiększeniem dostępu tam do, no zakładam, że domyślnie do 12 tygodnia ciąży, co można było tak dowolnie tę aborcję wykonać, to jednak politycy są na ten temat głusi i tego nie chcą zmienić. Co też pokazuje, że w sumie polscy politycy są bardziej konserwatywni niż polskie społeczeństwo, tak można by pomyśleć. No bo w końcu, jak się okazało, większość mają ci posłowie, którzy no, tej aborcji nie chcą na przykład. Także to jest taki przykry obraz. Mogę tutaj znowu tutaj na koniec oddać głos jako takie pole wolnej wypowiedzi. Możesz je wykorzystać przez następną nawet godzinę rozmawiać o czym chcesz, bo wiem, że jeszcze miałeś sporo do powiedzenia w kwestii tej aborcyjnej i prawnej. Proszę bardzo. Znaczy, to jest tak, że jak pyta się osoby o ich krąg zainteresowań, to ona zawsze będzie mogła mówić o tym godzinami i ze mną też by tak było. Ja bym mogła pewnie gadać o tym temacie z 5 godzin, jakby była taka okazja, no nie będę się oszukiwać. Ze względu na to, że trochę specyfika studiów, trochę specyfika tego, że jestem tym zainteresowana, ale uważam, że nie wrócimy ani do kompromisu aborcyjnego z 93, tak jak chce pan Szymon Kotłownia, ze względu na to, że nasze społeczeństwo chce więcej i on chce też to zrobić jako referendum, co nie ma sensu na gruncie ustawy polskiej o referendum, bo ono po prostu będzie nieważne z góry, można to założyć, wszystkie referenda oprócz jednego to pokazują, więc to nie ma sensu. Fajnie, że wychodzi może trochę poza swoje horyzonty, patrząc na to, jakie ma poparcie, ale jeżeli chce to zrobić przez referendum, to też zabija ten pomysł. Uważam też, że lewica będzie miała duży problem, mimo że chce dobrze i idzie za głosem kobiet, tutaj szczególnie głosem młodych też, bo nie ma takiego poparcia w Sejmie, jakie by chciała, a nawet jeżeli ma poparcie i partie jej mówią, raczej władze partii jej mówią, że tak, jakby będziemy głosowali w taki sposób, a mamy takie sytuacje jak na ostatnim głosowaniu, to po prostu nie ma sensu. I uważam, że to też nie napawa nas obywateli optymizmem w żaden sposób, bo nie mamy żadnej sprecyzowanej ustawy, która by jasno o czymś mówiła. Wyrok z 2021 roku ja uważam przynajmniej za nieważny i tak jak wielu prawników w środowisku, ale oczywiście mamy i tutaj rozłam w doktrynie, że tak powiem. Więc ja myślę, że się nie doczekamy, dopóki myślenie samych polityków się nie zmieni, a tak jak ty powiedziałeś, często widzimy to, że oni są bardziej konserwatywni niż ich wyborcy. Więc myślę, że jeszcze trochę będziemy się z tym męczyć. Myślę, że nie ma sensu naciskanie na Trybunał Konstytucyjny, żeby coś zrobił z tym wyrokiem i odwołując się trochę do Stanów Zjednoczonych jeszcze i do Roe versus Wade, bo myślę, że to też trochę z tego się zaczęło. To nie wiem, czy ty wiesz, czy nasi widzowie wiedzą, ale w związku z Roe versus Wade i kilkoma jeszcze wyrokami Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych wykształciły się 3 koncepcje i to było te wrongful birth, wrongful conception i wrongful life. I mamy wrongful birth w ustawodawstwie polskim, bo to jest w kodeksie cywilnym, a wrongful conception po tym, jak usunięto przesłankę embryopatologiczną nie ma sensu, no bo nie będziemy mieli jak dochodzić tego odszkodowania. Więc zostaje tak naprawdę ochrona samego dziecka poprzez i te wrongful birth i wrongful life, co nie, no jakby nie powiem, że nie ma sensu, no bo chronimy wszystkich obywateli, prawa człowieka i prawo do życia, ale z drugiej strony kreujemy taką koncepcję, że chronimy prawo do życia poszczególnych obywateli od pewnego momentu. I to też jest idea, za którą przeważają niektórzy myśliciele i zwolennicy czwartej generacji praw człowieka. I nie będę się dalej rozwodziła, bo i tak już strasznie długo gadam.
Proszę A bardzo. nie chcę zanudzić naszych widzów jakimiś prawnymi dyskursami, niedyskursami, bo wiem, że niektórych to totalnie nie obchodzi. Więc pamiętajcie tylko na przyszłość, że to aborcja jest legalna, pomoc w aborcji nie jest nielegalna, bo dużo osób się na tym łapie i nie bądźcie jak nasi niektórzy politycy, którzy nadal to generalizują. No, w kwestii tych za długich wypowiedzi, no słuchaj, moje ulubione wywiady to te, w których mój rozmówca właśnie mówi dużo więcej niż ja. Także ty się nie krępuj, możesz mówić tak długo jak chcesz, chociaż już dobijemy do godziny za chwilę tego odcinka. Nie wiem, no może powstanie druga część, może nie, zobaczymy. Ale w kwestii tego referendum hołowniowego, czy tam kotłowniowego, jak ty to nazwałaś. Tak Szymon Kotłownia ociepla nasze serca, niestety tylko w memach, a nie w swoich czynach. Ja sądzę, że sam Hołownia może właśnie taki widzi w tym cel, żeby ta referendum zrobić, żeby upadło i tyle, koniec tematu. I bo nie będzie frekwencji, to już nie te lata, kiedy naprawdę strajki kobiet były ogromne i kiedy to był niespodziewanie wielki ruch. Ja tak może też w tym moim polu wolnej wypowiedzi tak się podzielę swoimi tym, jak ja widziałem strajk kobiet, bo samo to, że to miało miejsce w pandemii, trochę sprawiło, że inaczej się na to trochę patrzyło, no bo wiecie, zakazy, lockdowny, nie można nawet za bardzo było z domu wyjść, wysokie ilości zakażeń koronawirusem i samo nawet to, że wtedy ta aborcja została tak dosłownie z dnia na dzień zakazana. No i naprawdę tak pewnego dnia tak wstaję, patrzę w telefon i widzę, że nagle jest zakazana aborcja w tym przypadku wady płodu. I to była pierwsza niespodzianka, nie wiem jak na to patrzyłaś, ale potem też to, jak szybko się ludzie na to zdenerwowali i jak szybko te strajki się uformowały. To pokazało, że w ciągu kilku dni miały miejsce protesty na kilkadziesiąt tysięcy osób, a może nawet na kilkaset. Jak to być może było w kluczowych momentach. No teraz nie mam na to dokładnych danych, więc nie powiem Państwu, ale no nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. No i na końcu samo to, że oprócz samego zjednoczenia, jakie wtedy ludzie potrafili w sobie znaleźć i takiej wspólnoty, która się trochę wytworzyła wokół tej aborcji, a właściwie sprzeciwu wobec zakazu aborcji, jak tu wiemy, też spowodowało, że samemu PiS-owi spadło bardzo mocno poparcie i to się odbiło bardzo mocno na ich rządach, które no, finalnie okazały się być może powodem, dla którego ten rząd upadł, dlaczego PiS już nie wygrał wyborów. Dlatego ja bym tu jak najbardziej nie lekceważył tematu aborcji, bo mimo tego, że partie rządzące tak bardzo ładnie na papierze wszystkie popierają jakieś zmiany, to jak widzimy, realnie nie ma na to szans za bardzo. Dopóki albo nie dojdzie do jakiegoś kompromisu ponownie. Nawet nie mam na myśli kompromisu, który istniał kilka lat temu jeszcze, ale do jakiejś ugody pomiędzy tymi skrzydłami bardziej lewicowymi w rządzie, bardziej konserwatywnymi, to ciężko będzie cokolwiek w tym temacie zrobić. I też jestem ciekaw, czy to się negatywnie nie odbije na obecnym rządzie. Staram się w tym przypadku nie szukać takich długoterminowych zagrywek, tak komu wzrośnie, komu spadnie i tak dalej, kto się rozpadnie, o tym rozmawialiśmy w niedawnym odcinku. Niemniej no, sądzę, że to no, jak najbardziej jest ciężki temat. Mam nadzieję, że to się zmieni w jego kwestii. Jednak nie widzę na to za bardzo szans. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie. Byłem Adrian, ze mną była Agnieszka. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Dziękuję za oglądanie.